Przed 2 laty napadł z nożem na jeden z żorski sklepów wpadł w ręce policjantów zaledwie kilka dni temu. 22-latek został już tymczasowo aresztowany. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie śledczym. Do napadu doszło w lipcu 2013 roku na osiedlu księcia Władysława. Tuż po 6 rano w jednym z miejscowych sklepów pojawił się młody mężczyzna, który podszedł do Lady i grożąc sprzedawczyni nożem zażądał pieniędzy. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu przemysłowego i mimo, że sprawca z łupem opuścił sklep, a następnie ukrywał się przez ponad 2 lata, żorscy kryminalni cały czas poszukiwali napastnika. Ten wpadł w ich ręce 3 dni temu w Raciborzu. Wczoraj na wniosek prokuratora i śledczych mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie śledczym. Za rozbój z użyciem noża grożą mu nie mniej niż 3 lata więzienia.